Kiedy załapiesz bakcyla podróżowania, nie ma na to żadnego lekarstwa. Już wiem, że będziesz szczęśliwie chory do końca życia. Tego bakcyla złapali uczniowie szkół z naszej gminy, którzy już po raz czwarty wyruszyli w kierunku pięknych wielkich jezior. Z hasłem Kochaj Mazury, z uśmiechem na ustach, pożegnaliśmy rodziców i około 22 wyruszyliśmy w podróż. Oczywiście większość z nas wcale nie miała zamiaru spać, co było widać kolejnego dnia. Około 7 dotarliśmy tradycyjnie do sklepu, gdzie zaopatrzyliśmy nasze załogi w prowiant. A później mogliśmy w końcu cieszyć się przepięknym krajobrazem mazurskich jezior, bo naszym oczom ukazał się port macierzysty, Bocianie Gniazdo. Zaczęliśmy oczywiście od poznania naszych sterników oraz rozdzielenia żywności. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym porcie macierzystym w Rynie, Bocianie Gniazdo, jak każdy już chyba sobie zauważył. Kilka rzeczy, zanim dostaniemy klucze do łodzi, ktoś tu jeszcze przyjedzie i na przełodzie wyda, więc kilka spraw organizacyjnych. Także tak to wygląda. Na samym początku chciałbym przywitać moich koleżanków, kolegów, opiekunów, panów i panie sterniczki i sterników, może w tym przypadku było tak najlepiej. Droga młodzieży, was też. Chciałbym, żebyśmy miło i sympatycznie spędzili te kilka dni na jeziorach mazurskich. Kilka podstawowych rzeczy. Jeżeli będziemy wchodzić na łódkę, tam decyduje o tym wszystkim sternik czy sterniczka. Tam nie ma demokracji. Jasne? Każdy ma kapot, w zależności czy będziemy płynąć pod wiatr czy z wiatrem. I kto się boi wody, może spać w kapoku. To taka luz. Na lądzie demokracja jest, czyli można zgłaszać swoje zażalenia, czy to doniesz do swoich opiekunów, gdzie zaraz poznamy, kto z kim będzie płynął. Więc tak to wygląda. Jeżeli tutaj poprosiłbym jeszcze Bogdana. Jest to nasz partner, z którym współpracujemy. Dalej. Jakby się coś działo jeszcze, w szczególności do sterników, bo niektórzy może są pierwszy raz, jeżeli się coś działo, zawsze przyjdzie, chociaż tutaj też są i Zbysiu, Witek, także służą pomocą. Ja też. I jeżeli się coś działo z łodzią, czy coś było nie tak, zawsze jesteśmy tutaj, służymy fachową pomocą. Pytania? Co, jeżeli chodzi dalej, to na łodzi odpowiadają za was też opiekunowie, więc prosiłbym się ich słuchać na tyle, ile każdy będzie mógł, więc myślę, że jeżeli wy nie będziecie problemu, to też nie będziemy żadnych problemów. W szczególności, jeżeli chodzi o ląd, wejście, zejście z łodzi, to uważać, jeżeli będzie pogoda niekorzystna, czyli będzie mokro i będzie wieczór. Żeby nie skakiwać na tą łódź, trzymać się w każdej lipki, jeżeli będziemy poruszać się po łodzi, żeby nie było tak, że ktoś wyląduje za łodzią pomiędzy łodziami, na porcie, czyli na postoju, więc to też się tak może zdarzyć. I przede wszystkim chodzić parami, zginął, żeby ktoś wychodzić gdzieś do sklepu, czy pod jakimś opiekunem, żeby ktoś szedł z kim. Żeby nie było tak, że kogoś nie ma za chwilę i będziemy kogoś szukać. Więc, a jeżeli ktoś do tej wody wpadnie, to zawsze ktoś kogoś zawsze może zawiadomić. Więc tak to w miarę wygląda, żeby to miało ręce i nogi. Co prawda kontakt z niektórymi był utrudniony, bo po ciężkiej autobusowej nocy przypominali zombie, ale w końcu udało nam się dotrzeć do naszych łajb i wypłynąć. Pierwszym punktem na trasie był port Marina Leicester Club w Rydzewie. Tam zostało zorganizowane ognisko integracyjne, podczas którego uczniowie aktywnie spędzali czas, grając w piłkę nożną i piłkę siatkową. Wiernym kompanem podczas tych zabaw był czarny pies, który jak tylko mógł, starał się utrudnić grę naszym zawodnikom. Po spokojnie przespanej nocy obraliśmy kurs na port Eco Marina w Giżycku. Najpierw ku radości głodnych żeglarzy udaliśmy się do pobliskiej restauracji, gdzie czekała na nas pizza.
Po obiedzie odpoczynek, który na szczęście nie trwał zbyt długo, bo opiekunowie zabrali chętnych na pobliskie boisko. Chory mu dałeś! Graliśmy w karty, oglądaliśmy mecze, a co najważniejsze, spędzaliśmy czas razem. Następnego dnia wszyscy wyruszyli w kierunku portu Zielony Gaj. Tam również rozpaliliśmy ognisko i zostały wręczone podziękowania sternikom oraz opiekunom, bez których ten wyjazd po prostu by się nie odbył. Dziękujemy. Zapraszam. Witam złodziejcy. Nie on, ale się właśnie. Tomasz Kułaga. Marek Barza. Jarosław Stanów. Ewelina Kroker. Do całowania zaraz się pcha. Zaraz do całowania. Nie było tego studenta. Nie było. Ryszard Kołodziej. Dla opiekunki Magdaleny Cygan. Tu jest. Dla Macieja Czerneckiego. Brawo. 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 Maciek, odwróć się. Marian Dudawska. Tak bez entuzjazmu. Natalia Godas. Krzysztof Kraszczyk. Paulina Kułaga. Zapraszam. Widelce, brawo, brawo. Za Darka Tubery zapraszamy Iwonę Czarnecką, bo oni są jeszcze w trasie. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Ela tutaj. To może tak. Agnieszka Godawska. Zapraszamy. Bariusz Basiński, zapraszam. Kulecka, zapraszam. Znowu ja. Teraz skąd bierzesz żona ze mną, żona jeszcze jest w trasie. Syn, zapraszam. Żona z synem, zapraszam. Zapraszam. Dobra. Dla męża, proszę. Dla męża. Tak, dla męża. Ja się wszystko. Dla dziękuję wszystkim. Wszystkich zapraszam na kiełbasę. Dziękuję. Thank you.
Kolejnym punktem docelowym była przystań obok hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Największą atrakcją był park wodny Tropicana, gdzie łapaliśmy oddech po trudach dnia codziennego. Wypoczęci mogliśmy zacząć nocne życie. Okazało się, że wśród naszych wycieczkowiczów byli solenizanci, obchodzący swoje urodziny. Złożyliśmy im życzenia i wręczyliśmy czekolady. Chętnie udali się na koncert i świetnie bawili się przy dźwiękach piosenek oryginalnej Patrycji Markowskiej. To był dzień pełen wrażeń. Rankiem wyruszyliśmy do portu macierzystego. Tam podróżujący mieli czas wolny, podczas którego mogli wybrać się do miasta. Niektórzy jednak nie skorzystali z tej okazji i woleli rozegrać mecz w piłkę siatkową. Wieczorem rozpalono pożegnalne ognisko. Zielona noc minęła spokojnie. Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ostatniego dnia żeglarze bardzo wcześnie wstali i zaczęła się akcja sprzątania łodzi. Atmosfera była przygnębiająca, ponieważ były to ostatnie chwile spędzone na jachtach i w bocianym gnieździe. Po oddaniu wszystkich łodzi, wsiedliśmy do autobusów i obraliśmy kurs na dom. W drodze powrotnej nie zabrakło śpiewu, śmiechu oraz rozmów o minionych dniach. Do celu dotarliśmy około 21:30. Podsumowaniem naszej wyprawy niech będzie wiersz pod tytułem Mazury autorstwa Mateusza, jednego z uczniów szkoły w Zbednionie. Woda błękitna, żaglówki pływają. Ludzie tu z chęcią do wody wpadają. Deszcz ciągle pada, angielska pogoda. Ale jak zawsze to wielka przygoda. Wszyscy się bawią, dzieci tu biegają. Jakieś dziewczynki psu kiełbasę dają. Jak ty się myje i wodę nabiera. Mateusz wiadrem pod dnie poniewiera. Codziennie płyniemy z portu do portu. Graliśmy na orliku koło kortu. Byliśmy na pizzy oraz na lodach. Niektórzy nie mogą żyć w tych wygodach. Jesteśmy na jachcie, w Makao gramy. Jak Bolek i Lolek, świat podziwiamy. Morał tej historii jest bardzo krótki. Świat niby wielki, a taki malutki. Wyjazd dostarczył wiele wrażeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim sternikom, opiekunom, sponsorom oraz organizatorom. Stworzyliście coś niesamowitego i udowodniliście nam, że świat niby wielki, a taki malutki.